Jesteśmy na północy Polski, na pięknym pojezierzu Drawskim, jezioro przy jeziorze, a to jest przystanek Kiełpin. Miejsce ze wspaniałą agroturystyką, ale dla nas karpiarzy najważniejsze, że tam jest woda i tam jest to słynne łowisko przystanek Kiełpin, gdzie odbędzie się zupełnie niezwykła potyczka, taka rodzinna bardzo, bo to potyczka wędkarzy, karpiarzy związanych z firmą Tandem Baits. Na czym ta potyczka będzie polegać i kto w niej weźmie udział? Za chwilę się przekonamy. I oto oni. Method Feeder, czyli Winner, i klasyczny karp, czyli Tandem Baits. Oj, będzie się działo. Ale żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami fair play, od tego jest, no nie sędzia, rozjemca. Rozjemca w postaci Wasyla, który ma narzędzie takie, które będzie, tak, to narzędzie będzie, co ono właśnie będzie robić? Przemku, to będzie żółta kartka, którą chłopaki będą dostawać zawsze wtedy, kiedy będą walczyć nie fair, a także kiedy nie będą łowić ryb, tak profilaktycznie, na dzień dobry. To jest ta żółta kartka, na czym ona polega? Sprawa jest bardzo prosta, żółta walizka. Jeżeli chłopaki przeginają pałę, po prostu się pakują i jadą do domu, przychodzi sędzia w postaci Wasyla, odpala żółtą kartkę, no i się dzieje, po prostu. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak zacząć i przyglądać się, jak to się będzie działo. Ja się będę temu przyglądać i będę to relacjonować. Cześć, nazywam się Mateusz Mazur. Karpiowaniem zajmuję się od 7 lat. W firmie Tandem Baits jestem drugi sezon. Moje ulubione wody to głównie żwirownia. Spowodowane jest to tym, że jest ich najwięcej w moim miejscu zamieszkania. Dodatkowo dwa razy w roku wybieram się, czy to za granicę, czy w Polskę, trochę dalej od miejsca zamieszkania, na dłuższe zasiadki. Jednak też przeważnie są to łowiska komercyjne. Moja życiówka to 25,5 kg, z łowiska pstrążna. Moimi ulubionymi przynętami są mini bosted, hookersy. To są małe kulki zadipowane. Dodatkowo lubię dopalać je w dipami. Czy posterami, albo dipami proszkowymi. Łączę smaki. Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Rafał Preis. Karpiami zajmuję się mniej więcej gdzieś od 7 lat. Z firmą Tandem Baits współpracuję drugi sezon. Moja ulubiona prezentacja zestawu to Chotrick, jak i również pojedyncze pop-upy. Ulubiony typ zbiornika, tak naprawdę wszelkiego rodzaju wyrobiska, czy to żwirowe, czy gliniane. Lubię głębokie wody. Nie lubię wód, które są mocno zakrzaczone i zamulone. Jeżeli chodzi o ulubione przynęty, to moja ulubiona seria to Perfection Pop-Up, ze względu na to, że łowię nad dnem. Jeżeli chodzi o ulubione dipy do przynęt, to wszelkiego rodzaju serie Diffusion, smużące. Jeżeli chodzi o smaki, Milky Mulberry,
smaki różnego rodzaju orzecha, tygrysiego i kukurydzy. Największe moje ryby to, jeżeli chodzi o karpia, to jest 21 kg, jeżeli chodzi o amura, to jest 20-200. Też złowione obydwa na czotriga. Jedna z tych ryb była złowiona na zbiorniku Wodna Kraina, a druga na ekofarmie w Żelechowie. Witam, nazywam się Robert Rybczyński. Na fidera łowię od 4 lat. Jestem związany z firmą Tandem Bites od około 3 lat. Najczęściej łowię na metod fidera, na fidera. Łowię też na spławik i nieraz też na karpia. Wodami, na których łowię, to najczęściej są stawy, rzeki. Łowię często na rzece Odrze. Zbiorniki takie typu jak Mietków, Proszkowice, które są w okolicach Wrocławia. Ulubione przynęty to są ogólnie do metod fidera, to są pływające kulki 8 mm. Największe ryby złowione na fidera to jest karp 12 600 kg. Z innych ryb to był amur, tam chyba 9 kg. Nasi wojownicy szykują swój sprzęt już na stanowiskach, ale jednej rzeczy nie wiedzą, bo im nie powiedzieliśmy. Właściwie w jakiej kategorii, na jakich zasadach oni będą rozgrywać między sobą tą, w cudzysłowie, bitwę, rywalizację. Słuchaj, przygotowałem dla każdego z zespołów, chociaż jeden jest jednoosobowy, to dwuosobowy, tablicę. I każdy będzie zaznaczać ilość brań, to jest po pierwsze, a po drugie ilość wyholowanych. I my sobie później zrobimy taką średnią, to może przetrzymaj to. To jest dla ekipy dwuosobowej i to jest dla naszego fiderowca. Kolegi od metod federa, tak jest. Zaznaczamy, codziennie sprawdzimy, co tam na tych tablicach jest, no i później zrobimy podsumowanie. Spróbujemy podsumować tak naprawdę, jak się sprawdziły metody klasyczne, czyli sądowanie, szukanie karpi, łowimy klasycznie na dwie karpiówki z wywózki, kontra feder. Wszystko z brzegu. Wszystko z brzegu, mniej gratów, bardziej sportowe łowienie, na lekko, na małe przynęty. Mamy pierwszy dzień lata, a tak naprawdę za oknami jesień. I mieliśmy przez 3 prawie miesiące lato i kiedy przyszedł pierwszy dzień lata, pojawiła się jesień. Dzisiaj w nocy było chyba poniżej 5 stopni, ale być może to będzie dobrze. Zobaczymy, jak zaprocentuje to, co to zmieni, bo od paru dni ryby nie żarły. Zobaczymy, czy klasyczne zestawy karpiowe, czy metod feeder da więcej ryb. Zobaczymy też, no bo warunki są trudne, są grążela, są trzcinowiska. Zobaczymy, czy ryba poradzi sobie z tym federkiem, z tymi walecznymi rybami. Tak, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, my tak na uboczu, to właśnie pomiędzy tymi dwoma ekipami usiedliśmy i my też sobie połowimy. Może daj Boże, coś się uda. Oprócz tego, że będziemy relacjonować i no nie sędziować, to nie jest sędziowanie, to jest takie podglądanie, czy wszystko jest fair, bo a propos tej żółtej kartki, o której mówiłeś, to ja przygotowałem jeszcze jedną rzecz, której no nie będę im pokazywać, bo mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie. Mam jeszcze czerwoną kartkę, która tak działa. Nikt nie widział, chowam ją. I mam nadzieję, że nikt nie zobaczy. Myślę, że się nie przyda. Wszyscy dostaniemy czerwoną kartkę, jak tak naprawdę ten film nie skończy się jakimiś rybami na macie. Ty jako tutaj prekursor łowienia karpi w tym kraju będziesz rozdawał po kolei wszystkim czerwone karpi. To ja się przyglądnę w tej żółtej, tej czerwonej od razu. Bo to może być różnie. Taka podstawowa nasza seria to seria Euro. Jest to seria, którą produkujemy generalnie od początku. To są kulki ekonomiczne. One się generalnie niewiele zmieniły przez ostatnie 20 lat. Tam jakieś drobne korekty w składzie. Są to kulki generalnie do nęcenia. One średnio nadają się na haczyk, bo to są kulki, które powiedzmy wytrzymają w wodzie nockę i to jest jakby wszystko. Są za to bardzo tanie, bo kilogram kosztuje 11,60 w 10-kilowym opakowaniu. W wielu zbiornikach ta kulka naprawdę świetnie się sprawdzi, zwłaszcza tam, gdzie trzeba dużo sypnąć, gdzie jest dużo karpi, trzeba dużo wysypać tych kulek. Tutaj jakby cena nie będzie problemem. W tym roku wprowadziliśmy generalnie we wszystkich przynętach, zmieniliśmy konsystencję pod tym kątem, że są bardziej miękkie, szybciej pracują. Bardzo klienci takich kulek oczekiwali, więc takie kulki produkujemy. Widać to potem, że to jest dość łatwo to zmiażdżyć w palcach. Kulka ma dość grubą frakcję, więc bardzo ładnie pracuje. Mimo że ona jest tania, nie jest zrobiona z gipsu, jest zrobiona ze składników, które ryby chętnie pobierają. W skład tej serii oprócz kulek wchodzą także takie litrowe boostery, które są powiedzmy hitem od
tamtego roku. No po prostu ilość tych atraktorów, które sprzedaliśmy, jest niewiarygodna. Zapach mają, jak każdy, wielu osób próbowało, zapach mają naprawdę śliczny, idealnie nadają się do zalania wszystkiego, co się wrzuca jakby do wody. Seria składa się tylko z dwóch produktów, z kulek i z boosterów. I one mają dokładnie takie same smaki. Takie popularne, jak kukurydza, skopek, wanilia, truskawka, krab, miód. Niedawno wprowadziliśmy do tej serii także morwę. My stosujemy bazy całkowicie bezpieczne, wodne, które są tak skomponowane, że przyklejają się do przynęty. To nie spływa po kulce, to tylko to będzie tworzyło na niej taką pewną strukturę, która w wodzie będzie się powoli rozpuszczała. Kilka takich informacji na temat łowienia karpi na metod feedera. Myślę, że wielu karpiarzy łowiących tradycyjną metodą słyszało o tym, ale nie do końca wiedzą, z czym to się je. Takie dwa pytania zasadnicze. Czy jest możliwe w ten sposób łowić duże karpie? Mówię duże karpie, no to powiedzmy kilkunastokilogramowe. Nie, no tak, no to jest taka możliwość. Ja w swoim życiu złowiłem takich parę karpi, nawet największego to mam 12-600 złowionego na metodę. Kulka była 8 mm, haczyk jakiś tam 10 albo 12, bezzadzierowy. Żyłka prawdopodobnie była chyba 18, przypon z 10.